Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, 31 odcinek przed nami, a my nie tracimy czasu i lecimy przed siebie. Nagrywam dla Was troszeczkę wcześniej, troszeczkę na zapas, ponieważ przez te moje problemy żołądkowe jestem kolejny dzień w domu. Niestety, a to znaczy, ojejku. A to znaczy, że robię sobie kolejne zaległości na studiach. Polecam serdecznie, naprawdę, zajebiste uczucie. A no jednak wypadałoby to w miarę szybko nadrobić i nie robić sobie zaległości takich jak wcześniej. Więc pomyślałam, że sobie po prostu ponagrywam, skoro się czuję lepiej. A później będę mogła się zająć studiami typowo przez weekend. Kurde, znowu przeszłam tędy. Masakra, kto to wymyślił? Wydaje mi się, że nie miałam teleportera w lepszym miejscu. I niestety musimy przechodzić przez tą jaskinię. Jeżeli chcemy się dostać do świątyni. Mam 10 punktów nauki. I przydałoby się już powoli może jeszcze inwestować w alchemię i właśnie w kowalstwo i tego typu sprawy. Ale też fajnie by było mieć w miarę rozwiniętą postać i mimo wszystko nie umierać i nie narzekać. Ojej, dobra. Tutaj w sumie byliśmy też ostatnio. Tutaj te jaszczuroczłeki nie miały teleportera. A my będziemy szli... No właśnie, jaszczurzy miecz. My będziemy szli tam niżej. Widzę już nawet kolejnego jaszczura. Więcej niż jednego nawet. Ruszamy dzisiaj, moi drodzy, w stronę wschodniej świątyni. Tam powinniśmy odnaleźć ostatni z dysków. Okej, tutaj są ciemki. Fajnie by było w nie trafić. I nie umrzeć zaraz od jaszczurów, które spotkam na swojej drodze. Być może któryś z nich będzie miał teleport. Serio? Wiecie, co jest najgorsze? Że milimetr... się, że tak powiem, pomylimy. Miał kamień teleportacyjny. Jakbym wiedziała, to bym od razu poszła najpierw tutaj. Tak, tam były ruiny, tam już byliśmy. Właśnie tutaj wilczki. O kurde, ale go zmiotłam, widzieliście to? Ej, masakra, nie? Dobra, to ósemę. Walimy, że tak powiem, i mamy wschodnie wybrzeże. I pójdziemy tutaj chyba wodą. No, widzę, że tutaj w ogóle jest teren naprawdę ciekawy. O, Matulu! Tak myślałam, że się wszystkie rzucą. Te ćmy chyba nie do końca same wiedzą, co robią. Okej, widzę, że masz jakiś problem. Ale okej, sprawa zrobiona. Ciekawi mnie, jakie będą obrażenia w czerwia, wiecie? To może być ciekawe doświadczenie. Tutaj bardzo dużo wilków. Tam chyba byłam na górze. Nie, nie byłam. Okej, tamte się nie rzuciły. Tu gdzieś jeszcze jednego zmiotłam. Ale niestety nie widzę.
No i tutaj w sumie żeśmy byli, tam na górze. I tutaj chyba też w sumie miło. Warto zrobić zapis. Mamy kolejny poziom, troszeczkę się wycofam. Ej no, dawaj. Stary. Widzieliście to? Co tam się stało? To mój pocisk się tak dziwnie odbił, czy co? Ej, co tutaj się dzieje? Tu jest jakaś jaskinia i tutaj dziwne rzeczy się dzieją. O kurczę. Zaraz tam pójdziemy. No jasne. Okej, standardowo. Widzę, łamanie wytrychów to jest rzecz, którą tutaj bardzo lubimy. Amulet, bardzo fajny, myśliwski. Jak ja mam w ogóle amulet aktualnie założony? A, plus 20 do many. Okej, rozumiem. No, przydatna rzecz, przydatna. Przydałoby się dać trochę w manę. Tak sobie myślę teraz, że to nie byłby wcale głupi pomysł. Dobra, sprawdzamy te jaskinie. Tu by wypadało może wyciągnąć broń. Okej, mamy gula. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, że na mnie wyskoczył, mnie zaatakował. Jest kolejny. Okej. Ojej. Siema. Troszkę to było niefortunne z mojej strony. A to ciało to chyba na dół jednak spadło, co? Chyba tak. Jest kufer ze skarbem, jakiś pierścionek, ale wygląda to dosyć niebezpiecznie. Wiecie co? Bo ja mam otwieranie zamków. Weźmy sobie, zużyjmy chociaż jedno. Otwieranie zamków. Ja i tak już mogę otwierać wszystkie kufry. Nawet te najcięższe. No i proszę, zwróciło mi się. Ochrona przed lodem. Wiecie co, łyknijmy sobie taką większą miksturę. A z many tą mniejszą. Znowu mi zaczyna brakować mikstur. Ale podejrzewam, że to nie ze względu na małą ilość roślin, tylko na małą ilość menzurek. Tak mi się wydaje. W ogóle coś czułam, że tutaj będą gule. Zaraz. Korzeń leczniczy. Wyciągnijmy telekineza, żeby mieć pewność. Tam byłam na górze. Czy ta mapa jest duża? No w sumie nie wiem. Mam wrażenie, że wszędzie już byliśmy. Wiadomo, że to nieprawda, ale bardzo dużo miejsc udało nam się już odwiedzić na tej wyspie. No właśnie, tam trzeba będzie też przejść przez te bagnisko. Ale my sobie najpierw pobawimy się tutaj. Okej, wilczki. Okej, ty mnie próbujesz obejść. Noż, ty cholero jedna. Dobra, tutaj by się jednak wypadało przejść najpierw po tej stronie. O, proszę bardzo, kolejne ciałko, które bym ominęła.
Dużo tych wilków mimo wszystko udało mi się pokonać. Coś tutaj? Jest jagoda po drugiej stronie. Ale najpierw się przejdę po tej. Dzisiaj też będziemy mieli troszeczkę zwiedzania. Właśnie nowych terenów. Niekoniecznie to będą same... Wiecie co? Zadania fabularne, no nie? Kurde, tak dobrze mi szło, nie? Dobra. Trochę śmieci. Zielony listek, no to fajnie. To co, przejdziemy sobie jeszcze na drugą stronę i potem będziemy szli już tam we właściwą, co? No. To są rządło szczurki. Są też kolejne wilki. A raczej powinnam powiedzieć jeden wilk. No i oczywiście przebiegam obok ziela leczniczego, no nie? Dobra, tam mamy żyłę do zebrania. Widzę grzybka. Czy za ten wodospad się będzie dało wejść? To jest pytanie. Mikstura regeneracji. W ogóle te mikstury też powinnam sobie dać na pasek, bo one są całkiem naprawdę fajnymi miksturami. Czy tutaj da się wleść? Nie da się. No to nie. Skakaj, stary, bo tutaj była gdzieś ta... O matko, nic nie widzę. To złoże było. Mam cię. Zbierzemy sobie i biegniemy w stronę tych ruin. Tej świątyni. Wątpię, że uda nam się dzisiaj dostać do dysku, ale na pewno uda nam się dostać w tamte okolice w ogóle. No bo już w sumie tam jesteśmy w tej okolicy. Nawet możemy zerknąć na mapę. No to jest to bagno tutaj, tak jakby... Dobrze mówię? No tak, w sumie to tak. Przez chwilę się bałam, że pierdzielnęłam jakąś gafę, ale chyba nie. Ej, tam jeszcze wilki zostały po drugiej stronie. Ale do nich wolę akurat chyba się przejść. Dlatego, że później one by jakoś próbowały pewnie wykombinować drogę do mnie. Aha, bo tędy jest i tak zejście. No dobra. Rozumiem. Oczywiście liścia też pominęłam. Nie pytajcie, po co ja to zbieram. Zbieram, bo mam ochotę. O, prosty kuferek. Prostego kufra nie powinno się otwierać za pomocą wytrycha. No, ja sobie wypraszam. Oh no. Masz rację, oh no. Co my tu mamy? Miksturę leczniczą i 5 pochodni. Po co mi te pochodnie? Ja nawet z tego nie korzystam. Tu jest jeszcze jakaś ścieżyna. Czy mi się wydaje, czy ona wygląda jakoś znajomo? A, bo ta świątynia jest chyba tu. A to tam jest po prostu bagno na dole, czy jak to działa? Ej, chyba tak. Ej, no niemożliwe to jest. Dokładnie to jest niemożliwe. Ale chyba mam rację w tym wypadku. No to bagno sobie zwiedzimy później. Jak już jestem pod świątynią, to już chodźmy do świątyni.
chyba to będzie lepszy pomysł. Tu nic nie ma przed wejściem? Nie. Są ludzie, więc chyba jesteśmy na miejscu. Hey, you. Watch where you're going. This ruin is really dangerous. Calm down. Tell me what's happened. This whole thing has been a total fiasco. Disaster. Finch has said, go to the Eastern Temple, bring back what you find. So, a group headed into the ruin here. But nobody's come back out of the place. Gold be damned. If I'd known it was lethal, I never would have volunteered. How many of you are there? Six. Three fighters and three treasure hunters. One of the treasure hunters fell through the trap door over there. Fool. I told him, look out, you idiot, and... He was gone. The others went through the passage back there. Haven't heard from any of them since. They were supposed to stay in touch. They were supposed to let us know what's happening. You said one of the treasure hunters fell through a trap door. Yes. I thought these guys were experts. He went through over there. I wouldn't go after him, though. You might not come back out. So why haven't you done anything about it? I was ordered to stay here to guard the entrance. By whom? Danilo. My boss. Fincher. The Don's bodyguard ordered Danilo not to return to the camp until there isn't a crumb of gold left in the Eastern Temple. I knew there'd be trouble. He can't even keep his people together. And what if the men down there need help? My job is to stand guard, nothing else. I have to do what I'm told. Yeah, you're a real hero. You want to be a hero, be my guest. I'm staying here as ordered. I'll let Danilo know that you want to go. No. No. If you tell him that, he'll think I'm scared. Just tell him everything's all right here. First, I'll have to find him. Do that. I'll wait up here. Well, at least I know you're watching my back. What have you found in the ruins so far? Not much. Some gold. But the passages go deep into the mountain. Who knows what's waiting down there? I've got a really bad feeling about this building. All right. I'll go in and find out what happened. Be careful. There's just one of you. And a group of fighters has already disappeared. Dobra, mamy zapadnię. Ale jestem zdania, żeby tutaj do tej zapadni się dostać na samym końcu. Czyżby tak jest, złoże obsydianu. Niech będzie. Zobaczymy, czy tutaj będą tylko gule, czy aż gule. Siódemeczka. W sumie niech będzie. Co prawda nie będę miała full many, ale będzie nie najgorzej. Warto wyciągnąć broń od razu. I też jeszcze telekinezę. Jest grzybek many. To się może na pewno przydać. Tutaj nic nie ma w tym przejściu? Nie. Ej nie, no normalnie ludzie tutaj kopią, bez przesady. Halt! Who goes there? Relax, I'm here to help. Yeah, well, you scared me. This place is a mess. The temple's collapsing. It could go completely at any moment. There's something big, something terrible going on under the earth. Where's your leader? Danilo? I haven't seen him for ages. He went down the passage over there with that crazy treasure seeker. But they haven't come back. If you ask me, they're both dead. I'll look for Danilo. You stay here. Breathe deep and stay calm. Yeah, yeah. Not even the Geiger could make me go deeper into that ruin. What? Okej, stary, mówisz o Geigerze, jakbyś znał i wierzył w tę legendę, a co najwyżej też jej doświadczył. O, siema, Dytar. How's the work going? Glad to see you. We've been having trouble. Where are your brothers? Dirk's at the temple entrance. He's all right, but Ulf's disappeared. He went down that passage over there with the fighters.
Calm down. I'll find Ulf. I'm sure you'll find him. But I want you to find him alive. What have you found here so far? Some gold. Nothing too amazing. The only interesting thing is that altar. It seems to be connected with the grate over there through a mechanism of some sort. It's been made using techniques I don't recognize. Whoever built this place knew what they were doing. Dobra, no to... Musimy to fajnie posprawdzać. Co my tu mamy? No jest ołtarz. Faktycznie jest krata i to nawet nie jedna. Coś musimy tutaj położyć. Podejrzewam, że trzeba coś znaleźć, więc trzeba przejść przez to miejsce. Tutaj to już na 1000% będą gule. Albo coś gorszego. Mogą też być szkielety. No właśnie. Spodziewałam się tego. Przynajmniej w jednym ze sarkofagów, że mi coś nagle wyskoczy na twarz. O, proszę bardzo, demoniczne ostrze. Fajna broń. Sprawdzamy telekinezą, czy coś jest? Nic oprócz zardzewiałego miecza. A tutaj mamy zwykły kuferek. Niech będzie również. Na szczęście otwarty. Jest telekineza, jakbyśmy nie mieli. Ewentualnie może nam się przydać do czegoś, żeby coś przesunąć. Ojej, są dwa aż. Masakra, naprawdę. Zostaw mnie, paskudo. Uleczmy się czymś większym, fajniejszym może. W ogóle jakiś pierścionek też znalazłam. Ale raczej nie będzie nic lepszego niż te moje dwa domany, bo one jednak mi sporo dają. Mikstura uzdrawiająca 200. No i 7. Tak jak mówiłam, ja się guli spodziewałam w tym miejscu. Niestety czasami się nie trafia w przeciwnika, tutaj ktoś nie żyje. No nie wierzę. Mapa świątyni. Serio? Danilo zmarł? No to niedobrze. Mapa świątyni. Okej, mamy mapę. Ej, naprawdę bardzo niedobrze. Mamy przynajmniej jedną stratę w ludziach. No proszę, mamy też popiersie, które możemy ustawić tam na piedestale. Aż się ziemia zatrzęsła, to też nie jest zbyt dobry znak. Co my tu mamy? Tu jest jakaś krata. Czasami się nie trafia niestety w te gule. Jest dźwignia. Okej, tam był ktoś przytrzymywany w środku. Także też fajnie, że go już mamy. Jest kamienna płyta. To też dosyć przydatna sprawa. Jakieś jagódki. Tutaj nie można kopać? Nie. No to przy okazji uwolniłam człowieka. Cześć, Ulf. Looks like you could use some help. And help's what you've given.
The moment you opened that damn grate, I was here in the burial chambers with Danilo when those things ambushed us. I made it down here. Somehow, I triggered some mechanism that closed the grate behind me. Spent a lot of my life in caves. Thought I was gonna die in one. Czekaj, jaszczurki? To niedobrze. You fled, eh? I thought you could take care of yourself. I'm not proud, but you do what you can to survive, right? I'd known these creatures were down here, I'd have taken precautions. Did you know these things were here? What have you found so far? Not much. Just this bust. Looks like it's part of a mechanism. How about I take that bust off your hands? Why would I want you to do that, huh? Why would I want you to do that for less than 500 gold? Didn't know you were a comedian. First I save your life, and then you try and rip me off. You're very irritable. Must be all the stale air down here. So how about you try another answer? If it weren't for you, I would have died with it. So sure, the thing's yours. Okej, to już jest drugie po piersie. Ja widziałam na ołtarzu miejsce tylko na jedno. Ciekawe. Dobra, to co, wracamy. Zdać raport o tym, że niestety, ale Danilo nie żyje. Nie podoba mi się tylko to, że tamten wspominał o jakichś jaszczurach, mimo że nie widać było żadnych jaszczurek. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Jeszcze musimy tam w tą zapadnię zejść. Siema. Odnośnie twojego brata, wszystko okej? Your brother Ulf is alive and kicking. You're a good one. Thank you. Once we get out of here, I'll reward you for your troubles. Dobra, stary. Chyba, że tutaj były dwa piedestały. Nie no, jeden. Chyba, że jest ich parę. A no jasne. Że tak. Potrzebne mi jest jeszcze jedno. Podejrzewam, że znajdziemy je tam na dole, w tej zapadni. A pewnie na samym końcu będzie dysk. Być może strzeżony przez jaszczurów ludzi. Danilo's dead. Found his body in one of the caves. Oh no! What do we do now? Stary, no, potrzebujecie pomocy na pewno. I need your help. I have to know what's going on in the temple. If you really want to play the hero, go right ahead. I won't stop you. But don't think I'm coming with you. I'm not asking you to, but I do need you to stay here. Make sure nothing comes in after me. I'll do that. I'll stay right here. Dobra, stary, idziemy jeszcze do tamtego typola i idziemy w zapadnię. Tam musi być ostatnie popiersie. Nie widzę innej możliwości. One przedstawiają podobiznę jaszczurek, nie wiem czy zauważyliście. Danilo is dead. Oh no. What did it? And is it coming out here? Let's gather up everything we found so far and go. Now. You stay here at your post for now. I still don't have what I came for. All right. But hurry up. Dobra, schodzimy. Okej, jest krata zamknięta. Nie ma jakiegoś przełącznika czy czegoś? Nie. Nie ma. Ale jest nasz przyjaciel. A tutaj jest dziura, przez którą można przejść. What happened to you? I'm an idiot. I was working away in the wall with my pickaxe, hacking away like a madman I was. Bit of the wall came down, went to dodge it and fell through into here. Idiot. Idiot I am. Stary, no nie bój się. Have you tried looking for a way out? Well, I tried, but when I got close to that collapsed passage over there, I heard some very strange noises. Whatever's down there, there's more than one.
I was hoping someone would come and help me out. Don't worry. I'll find an exit. Well, if you don't, you'll be starving to death with me. Good point. Znajdź wyjście. No to nie powinien być problem, bo tu jest dziura jak byk. To jest ghoul? Wyglądał dość osobliwie. Dobra, napijmy się tego. Czwóreczka może najpierw. Grzybmany, zioło. Dobra. I kuferek. Ze skarbem. Dobra, próbujemy dalej. No jasne, że broke. Okej, okay, dużo lepiej otwarte. Przemiana włodzika. Czy ona będzie mi gdzieś potrzebna, skoro mi ją gra dała? Niewykluczone, wiecie? Miałam powiedzieć, że niewykluczone, bo to wygląda jak ślepy zaułek, ale widzę, że jest dalej przejście. Ale tutaj jest łodzik. O, to możemy otworzyć. Dobra. Spróbujmy przejść najpierw tędy. Coś tutaj chlupło mi. Jest korba. Aha, bo tam są jeszcze ludzie po drugiej stronie. Których na razie nie mogę zaznaczyć, ponieważ mam nieotwartą kratkę. Spokojnie, pamiętam o tym łodziku. A nie, to są czerwie. To co, sprawdzamy może, nie? Okej, nie no, elo. Nie stanowią raczej problemu. Jest strasznie ciemno, chyba już jest noc. Ja kurde nie mam jeszcze jednego popiersia, chyba że ten jeden z braci ma popiersie. No nie powiem, uratowałoby nam to tyłek. No i tutaj było jeszcze to przejście, prawda? To skorzystajmy najpierw jeszcze z niego. Ojejku, gdzie ten łodzik tu jest? Chyba, że wyjdę gdzieś, gdzie byłam już. Ej, no serio, to po co to było wszystko? F9, ja nie będę marnować łodzika, żeby sobie tylko sobie poprzechadzać bez sensu się. Jak tu już otwarłam wszystko i zrobiłam. Siema, stary. I've opened up a way out. Really? Thanks. I'll be sure to watch my footing next time. Here, take this. It's a bust I found down here. There's some distinctive notches in the base. I think it must be part of a mechanism. Might come in handy someplace further inside this temple. Well, I've had more than enough excitement for one day. I'm out of here. You coming? Dobra, tylko ja i tak muszę teraz się w sumie... no, jak to się mówi, wiecie co zrobić. Wrócić. Północno-wschodnie świątynie to nie, równina... Wschodnie wybrzeże. A gdzie to mnie przeniesie? Może będzie mi bliżej, nie? Zobaczmy. No na pewno nie.
Więc F9. Ale ja mam gdzieś tutaj bliższy teleporter, tylko który to jest? Północno-wschodnia świątynia to na pewno nie. Równina? Może równina to była? Wiecie, nie chcę czasu marnować. Gdzie ja kurna jestem? Nie, to też nie tutaj. Kurde, dał mi jakiś jaszczuroczłek teleporter tutaj. Chyba, że mnie gra oszukała, no ale bez przesady. Południowo-wschodnie wybrzeże może? Mam północno-wschodnią świątynię i południowo-wschodnie wybrzeże. No tutaj jestem. No to w sumie tutaj, tak. No to nie jest daleko już do tej świątyni. Przejdziemy tędy i zaraz będziemy na miejscu. Czy ja ominam grzyba? No. Ciekawe. Dobra, no to jest chyba najszybsze przejście. Czyli idąc tym tropem, w sumie udało nam się już zdobyć. No, jejku, wiecie co. Ale ciemnica. O, jeszcze jest burza, to ja się dziwię, że tak ciemno. To w sumie udało nam się już praktycznie zdobyć chyba dysk, bo podejrzewam, że za tymi wrotami właśnie to na nas czeka. Zobaczymy zresztą. Witam serdecznie. Hey, where did you come from? I found a second exit. Right, right. What about the treasure seeker? I found him too. You've got a talent for this. A no mam, stary. Wszystko już ogarnięte. Teraz zostało tylko użyć ostatniego popiersia i liczyć, że dostaniemy się do dysku. I liczyć, że w ogóle ten dysk tutaj będzie. Okej, tutaj już widzę, że kopią panowie. No, my lecimy przed siebie. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Telekineza coś podpowie? Tak. Jest roślina, której nie widziałam w ogóle. Tutaj coś będzie żyło na 1000%. Są kolce. Polecam. Telekinezo. Ej, no przecież to musi być jakoś do wyłączenia, nie? Może jakiś przycisk na ścianie? Dźwignia. Ej, no niemożliwe to jest. Takie rzeczy to się najczęściej wyłącza. Jak ja mam przejść na drugą stronę? Ej, bardzo niedobrze, wiecie? Bardzo niedobrze. Czy tutaj da się przycisnąć? Hej, tu się da w teorii wejść. A weźmy, spróbujmy. Jezus kochany, co ja zrobiłam? Nie o to mi chodziło. Wiecie, może ja teraz jakieś głupoty pierdzielę, ale mi się coś wydaje, że tu można wejść.
To no można. Są nawet sarkofagi. Ja powinna wyciągnąć magię, nie? Chociaż w sumie możemy się pobić tak klasycznie. Dlaczego by nie? Ten mogę otworzyć, nie jest fejkowy. Jest lewitacja. Chyba, że gra chce, żebym przeleciała nad tymi kolcami, ale wątpię w to. Ale wszystko jest możliwe, nie? No, nawet mam dwie lewitacje, to jest dziwne. Okej, nic więcej tutaj widzę, że nie ma. Tam można zejść. Ale tak, jesteśmy po drugiej stronie. Czyżbym wyłączyła kolce? Jak najbardziej. No dobra. To ruszamy dalej. No, jest kolejne przejście nawet. Tutaj coś na pewno będzie na mnie czyhało, bo tu jest zbyt spokojnie. Gorzej jak to będzie jakiś popiołak. Oby tylko nie. No, jestem zaniepokojona powolutku. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Telekinezo? Coś powiesz? Nic. Jest kamienna płyta. A tutaj w teorii nic mnie na razie jeszcze nie atakuje. Ciężka szafa. W środku kolejna lewitacja. Co jest z tą lewitacją? Po co mi to gra daje? Wiecie co, mi się wydaje, że tutaj jaszczuro ludzie żyją. Jest kapłan i są szkielety. Dobra, wybaczcie, że nic nie mówię. Ale trochę to próbuję nie umrzeć. Ale dziwne przejście. Dobrze, że tutaj nie ma nieumarłego kapłana, bo byśmy mieli trochę problem. Zwykły kapłan to tam jeszcze. Jest do zniesienia.
tu nic nie ma, nie. Tu mogę wejść. Jezu, nie pij, ale w sumie dobra. Dobra, zastrzeliłam go. Nawet mogłabym chyba mniej użyć tego strzelania. Dobra, wybaczcie za tą ciszę, ale naprawdę się zastanawiam, czy coś mi zagraża, czy jednak nie. Dobra, magiczne światło, w porządku, fajnie. Tajemnica wschodniej świątyni. Mamy dysk! I teleport. No to nieźle. To naprawdę nieźle, ale to nie jest wszystko. Tutaj jeszcze są rzeczy. Co zresztą nawet było widać, że są, bo tutaj jest jeszcze parę domków. Tutaj na pewno coś jeszcze jest. Ta lewitacja to chyba po to, żebym się dostała tam. Tylko pytanie, czy to już teraz warto zrobić, czy jeszcze nie? No jasne. Dobra, panie szkielet, stąd żeśmy przyszli. Tutaj było to. Kurde, wiecie co, bym się tam lewitnęła na drugą stronę. Sprawdźmy to. I tak zrobiłam sobie zapis, więc możemy spróbować. Co my tu mamy? Bo tutaj na pewno będą jacyś wrogowie. Albo nie. Jest szalej druida. Berserk, czar. Na to rozumiem, że nie wejdę, nie? Nie no, w teorii mogę tutaj wejść, ale tutaj nic nie będzie raczej. Coś jeszcze? Bo tutaj myślałam, że może jeszcze szkielet wyskoczy. Ale nie, nie ma nic takiego. Kolejna lewitacja, żeby wrócić dosłownie. Ale mi się wydaje, że my możemy się już tepnąć bezpośrednio do świątyni wschodniej. I tam na początku będziemy mogli gościowi powiedzieć, że już jest git. Do wschodniej świątyni. Okej, wszyscy już wyszli z tego, co widzę. Hey, what are you doing here? You were supposed to watch my back. There were noises coming out of the tunnel. I thought they'd got you too, and I was next. Noises? That was me. I was fighting down there. What were you doing? I was... You can't blame me. People are getting killed round here. You keep panicking, you'll get yourself killed. Or someone else. Right. Tell me what you found in the temple. Nothing much. A few gold coins. Give them to me. But they're mine! You didn't earn them. All right. If you insist. Dzięki. What else did you discover down here? Didn't get the chance for the tour, did I? I saw some tunnel this great and a lot of lizards. I think I'm gonna steer clear of caves for a while. Stick to the surface, where I can see things coming. I assume you didn't get very far with the excavations. No. Other than an old bust, I wasn't able to find anything in the time I had between being an idiot and ending up here. Fair enough.
How did the excavations go? You dig, you find, you dig, you don't. That's the game. Find one thing, it's better than nothing. Here, you should get part of it. There was a lizard man down there. Wasn't exactly friendly. You think it could be lizard men who built this temple? There are a lot of idols and totems with lizard faces on them in there. You think that place is full of them? I don't know about you, but the idea of being knee-deep in lizards, ones that can build things like that temple's full of, that thought's not going to help me sleep at night. As if this island didn't have enough nightmares. Dobra, dostałam jeszcze trochę expa za to. A gdzie jest ten gościu, co miał pilnować wejścia? On tam dalej stoi? Ano, stoi. Pack your stuff. I have what I came for. That's the first good news I've heard since we got here. I'll get right to work. Someone should report the trouble here to Fincher. That's your job. No way. It'd be like signing my own death warrant. He'll send me right back to breaking rocks in the ruins. So I get the task, do I? Great. There are lizard men in there. Have you seen any out here? What? A lizard man? What are you talking about? There's at least one down there. He was wearing the robes of a priest. Do you think there are any more? You think they're going to come out here? Yes, on both camps. And I'm here, in the front line. You should see those white robes in the monastery. If anyone knows more about these things, it'd be them, I reckon. No nie do końca. W klasztorze w sumie gówno wiedzą na ten temat. Ale my udamy się do obozu bandytów i od razu poinformujemy właśnie Fletchera o tym, co tutaj się... Fletchera? Finchera? Jak on miał na imię? Tego typka na F. Od tych wykopalisk i tego wszystkiego. I będziemy mogli tę sprawę w sumie zamknąć. Mamy wszystkie dyski. Totalnie wszystkie. Ale myślę, że do samego w sobie... Czemu tutaj nikogo nie ma? O, jesteś, Fincher. The Eastern Temple has been opened. Excellent. And what have you found there? Not much. I think you were expecting more. Ah, seems the wind never blows in our favor. We'll have to keep looking for our windfall, eh? What about my men? Where is Danilo? Some of them got caught in trouble down there. Danilo didn't make it. He was killed in the Eastern Temple. Damn. He was a good man. No właśnie. Kamienie, kryształowe dyski, złóż druidowi raport. Nie wiem. Myślę, że moi drodzy, do Inkwizytora udamy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film i cóż, dzięki i cześć!